stadion jest naprawdę przepiękny. Po przebudowie stadion zmienił się diametralnie. Jest tutaj właśnie startowała w 2014 roku, także stadion, jak wtedy się wchodziło na ten stadion, to czuć było historię, czuć było tą właśnie tak zwaną właśnie atmosferę lekkoatletyczną. Tu jest zupełnie inaczej. Stadion został przygotowany właśnie na Mistrzostwa Świata. Jest, no naprawdę robi bardzo duże wrażenie. Też właśnie nawierzchnia została na pewno zmieniona, bo zupełnie inaczej się biegało tutaj właśnie parę lat temu. Także no jak najbardziej, no ja czekam już na ten swój start tutaj. No i co, nie mogę się doczekać. Mój bieg eliminacyjny będzie szybki. Takie jest moje zdanie, no i to mówię dzisiaj z tego względu, że w swoim biegu mam właśnie rekordzistkę świata halową na 1500 metrów. Ta zawodniczka bardzo lubi biegać szybko od startu do mety. Nawet nie jak od startu do mety, to gdzieś tam po kole czy po dwóch ona będzie, że tak powiem, do mety biegła w swoim tempie. Także też tak sobie myślę, że tak to może wyglądać, więc no będzie trzeba jak najmniej kosztem do półfinału wejść, jeżeli oczywiście dyspozycja, no i to wszystko złoży się w całość, bo ja też nie jestem w stanie przewidzieć tego, jak się będę jutro czuła, jak to będzie wyglądało wszystko, no ale na obozie w Seattle i te ostatnie tygodnie wyglądały naprawdę bardzo dobrze, także jestem dobrze i optymistycznie nastawiona do swojego startu. Także ja się cieszę rywalizacją, ja się cieszę tym, że mogę tutaj być, bo faktycznie te ostatnie dwa lata były dla mnie bardzo trudne i kontuzja przed igrzyskami, no i tak naprawdę ten długi powrót do sportu zawodowego, to spowodowało to, że bardzo faktycznie się cieszę, że mogę tu po prostu być, więc to jest dla mnie sama w sobie radość, że mogę tutaj startować, a wynik, no wiadomo, zależy mi bardzo na dobrym startowaniu, ale to już jest gdzieś tam drugorzędna, że tak powiem, sprawa z tego względu, że dla mnie najważniejsze jest teraz, że mogłam do tego sportu wrócić.